Witam bardzo serdecznie w grze Alfred na Commodore C16. Gra wydana w 1987 roku, więc mamy tutaj do wyboru ilość graczy, czy chcemy muzykę, czy też nie, i oczywiście start gry to jest klawisz F3, co też właśnie czynię. No i na początku mamy tutaj takiego kolesia i mamy 8 drzwi, więc musimy wchodzić w każde z tych drzwi. I naszym zadaniem jest po prostu opędzlowanie domu z tych obrazów i różnych innych rzeczy. To prawdopodobnie on jest złodziejem. Jak skaczemy? Skaczemy przytrzymując przycisk i kierunek w którymkolwiek stronę, może być pod kątem albo do góry, i wtedy możemy wykonać skok. Także można też ustawić sobie kierunek pod kątem i w odpowiednim momencie wcisnąć przycisk, albo trzymać wcięty przycisk i w odpowiednim kierunek, jak komu wygodnie, tak można tutaj skakać. Więc postaram się oczywiście jak najwięcej tych rzeczy pozbierać. Oczywiście w te dziury proponuję nie wpadać, bo to jest równoznaczne z tragicznym końcem. Maksymalnie możemy tu przeskoczyć 3 tak jakby segmenty podłogi, więc też trzeba będzie się w późniejszych planszach odpowiednio ustawiać, aby właśnie więcej tych takich dziur w podłodze omijać poprzez skok. No dobrze, już został nam ostatni obraz do wzięcia. Mamy 3 życia, plansza pierwsza. No i przeszedłem pierwszy poziom. Pierwszy pokój wyczyściłem, drugi raz nie można wejść do tego pokoju. Oczywiście do pokoju wchodzimy, jeśli klikniemy przycisk strzału, i wtedy przechodzimy do kolejnego pokoju. Więc postaram się przechodzić te wszystkie pomieszczenia po kolei. Ok, to jest ciekawe, że ja przez tą ścianę po stronie lewej tej nie przejdę, a ogień przez to przechodzi. Chociaż nie wiem, czy to jest ogień, ale chyba prawdopodobnie jest to ogień. Więc zakładam, że jest to ogień, a nie jakiś dziwny stworek. No dobra. Więc zbieramy wszystko po kolei, z piętra na piętro. Tu jeszcze jest taka ważna, bardzo... O kurczę, akurat skoczyłem do góry zamiast skoczyć na bok i siłą rzeczy straciłem jedno życie. Oczywiście jak się przegra, to musimy cały pokój sprzątać od początku, więc tutaj jest właśnie ta niedogodność, czy też klątwa właśnie starych gier komputerowych, tak? Załóżmy. Dobrze, na co warto zwrócić też uwagę? Na przykład nie można skoczyć z poziomu drabiny. Bo jak jesteśmy na tej drabinie, która wygląda jak takie drzewko, nie? To jest właśnie ta drabina, to stąd jak będziemy próbować skakać, nie da się, pod żadnym kątem, więc będą później plansze, w których trzeba przemyśleć, co pozbierać najpierw, aby się przez przypadek nie zablokować. I no niestety nie być zmuszonym utracić właśnie życia. Dobra, ok, tutaj mamy tak, więc tu muszę podejść. O, i w ten sposób właśnie te rozpadliny trzeba przechodzić. Dobrze, teraz tutaj weźmiemy tu, bo jest bliżej. Tak, także to jest, oczywiście skaczemy pod kątem tylko w tym kierunku, w którym nasz koleżka się patrzy. Ja już tutaj trochę grałem, więc mniej więcej wiem, gdzie się ustawiać, żeby właśnie, no tutaj w tym momencie wymagana jest taka troszeczkę, że tak powiem, łamigłówka, żeby to przejść, ale nie jest to jakieś wielce trudne, jeśli się wie, o ile segmentów możemy przeskoczyć pod kątem. Dobrze, poziom drugi, drzwi drugie zrobione, wchodzimy w drzwi trzecie.
Okej, okay, no wszystko wygląda jak widać bardzo podobnie. Nie ma tutaj żadnych tematów jakichś nowatorskich specjalnie. Jedynie trochę więcej może tych dziur jest, ale to nie jest jakaś rzecz, której byśmy nie mogli przejść, tak? Dobra, trzeci pokój myślę, że nie będzie jakąś wielką trudnością, aby go ukończyć. Ale oczywiście, jak to się mówi, trzeba mieć rękę na pulsie i oczywiście uważać na ten ognik. Dobra, teraz zbiorę to, co jest na dole. Dobra. Tak, tutaj leci w moją stronę, więc muszę tak go załatwić. Ops, o właśnie. Bardzo ładnie. Dobra, odwróć się i wio. Raz, raz na drabinkę. Czymkolwiek ona jest. Tak. No i mamy kolejny poziom ukończony. Może uda mi się rekord pobić. Rekord jest 1100 punktów. No zobaczymy. Czwarte drzwi. Czwarte drzwi. Dobrze, tutaj czasu nie ma, bo jakby czas był jeszcze, to by było całkiem już niedobrze. Ale nie ma tutaj czasu, więc spokojnie możemy sobie podziałać. Ok. Dobra, i tutaj jest właśnie pierwsza z takich pułapek. Jeśli teraz bym poszedł tutaj na prawo, co wcześniej uczyniłem, jak się bawiłem w tą grę, to już nie ma możliwości tam, jak jest ta drabina, przeskoczyć, dlatego że z drabiny nie da się przeskoczyć i to już jest koniec. Wtedy trzeba niestety dać się załatwić i zagrać w tą planszę od nowa. Więc dlatego tam muszę pójść dopiero wtedy, kiedy już pozbieram wszystko z tych stron, tak? A tu jeszcze trzeba uważać, bo widać, że ten ognik przechodzi przez wszystko, tak? My nie możemy, a on sobie może. I dlatego tutaj właśnie jest ta dodatkowa taka pułapka, że możemy w ferworze walki troszeczkę się zapomnieć i po prostu wziąć i nie zauważyć tego ognika. Ok, tutaj już wyczyszczona jest ta część lewa. Teraz idziemy do części prawej, więc będzie zacnie. Ok, tutaj mogę skoczyć i tutaj też. No właśnie, ok. No i tutaj już z tej drabiny nie można skoczyć pod żadnym pozorem. No i właśnie to jest ten. Ta właśnie pułapka, która niestety zmusiłaby mnie do utraty życia, nie? Dobra, teraz muszę jakoś. Jup. Ach, nie zdążyłem. Troszkę za późno, troszkę za późno. Może niepotrzebnie tam się spieszyłem. No nic, to spróbuję poziom czwarty przejść jeszcze raz. Właściwie to już chyba nie mam więcej żyć, więc będę musiał postarać się nie zginąć. Gra jest bardzo fajna, lubię tego typu właśnie gry. Są dla mnie fascynujące. Proste w swojej strukturze, ale jakże właśnie wciągające. Zawsze w takich grach mnie mówi, jak będzie wyglądać kolejna plansza. Chociaż tutaj problemu nie ma, bo kolejna plansza, żeby ją zobaczyć, to wystarczy do niej wejść, tak? A jest tutaj tych plansz 8, tak? Czy tych pokoi. Ale inne tego typu gry, tak jak Manic Miner, czy inne tego typu, to zawsze było. Kurczę, przejść tą planszę, żeby dojść do następnej. Jak będzie wyglądać następna? Oczywiście każda plansza rządziła się swoimi prawami, swoimi tam pułapkami i rozwiązaniami. I ta gra właśnie jest jedną z tych, które właśnie lubię
Dobra, może pójdę najpierw tu. Dobra, muszę teraz go... Ach, dobra, udało się. Teraz się muszę zręcznie odwrócić. Dobra. O nie, 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 nie. Spadłbym. Kurczę, trzeba było się cofnąć. No i niestety koniec gry. Nie udało mi się, ale udało mi się pobić przynajmniej rekord. Więc zobaczmy, jak wyglądają kolejne plansze. Więc tutaj wymuszę przejście do planszy piątej. Mam nadzieję, że będzie można ją wybrać. Tak. Więc zobaczę, jak wyglądają inne plansze. To nie wygląda jakoś wielce zatrważająco trudnie. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu. Na razie wiadomo, idziemy po to, co muszę wziąć. A, żem sobie skoczył. Ale i dalej wybiorę sobie poziom piąty. Bo wydaje mi się on prosty, tylko po prostu zrobiłem błąd. I przez to zginąłem. No dobra. Dobrze, teraz tak, tu. Tu, tam nie przejdę, to muszę iść teraz do góry, czy tego chcę, czy nie. A, tu widzimy. Jest jeszcze kolejna zagadka, mianowicie jak sobie poradzić z czymś takim. Chyba tutaj trzeba wykonać dwa skoki bardzo szybkie, nie wiem, ale spróbuję. Ok, nawet trzy skoki, czyli w ten sposób. Prawdopodobnie ta kładka by mnie nie wiozła, ale nie chcę tego próbować, bo szkoda mi trochę stracić w sposób bezsensowny jedno istnienie. Ok, dobra, to już opanowane mam przeskakiwanie tych ogników siłą rzeczy, ale wolę jednak wejść na drabinę i uciec temu, tak? Dobra, no to tą planszę chyba udało mi się przejść. No to wygląda, że ta nie stanowiła jakiegoś większego problemu, oprócz tej jednej małej kładki, która została oczywiście pokonana. Fajny pomysł na taką grę, że powiedzmy tutaj mamy jeden dom, w którym jest 8 drzwi, potem przejdzie się cały ten dom, kolejny dom, inne oczywiście plansze, inna grafika. Naprawdę można by tutaj mnożyć bardzo dużo ciekawych rozwiązań. Więc być może kiedyś, jak będę robił jakąś grę w Fusionie, to może się pokuszę o taką właśnie stworzenie takiej gierki jak ta. Właśnie te gierki stare są niesamowitą inspiracją do tworzenia takich prostych gier w programach do tego przystosowanych. Dlatego być może coś takiego kiedyś zrobię. Zobaczymy. Na razie pogram sobie w to, co zrobili inni. A gra zrobiona jest fajnie. Czyli to jest szósty poziom, tak? Wybrałem sobie szósty poziom. Teraz będę musiał tutaj się jakoś... Hop. Oj, chyba nie trafiłem. No właśnie, jak się nie trafi, to już jest po prostu klops. Więc zobaczymy teraz siódme drzwi. Jakie tutaj wymyślono zagadki, czy też pułapki. A tak to działa, dobra, czyli nie działa. Teraz tak, tutaj, którędy pójść najpierw, czy pozbierać wszystko po tej stronie, czy po tej stronie, chyba wszystko jedno, akurat tutaj na tym poziomie jest dowolność zupełna. Więc można tą grę próbować przechodzić na tej zasadzie, że najpierw zacząć od tych najtrudniejszych plansz, a potem przechodzić do tych coraz bardziej łatwych.
I myślę, że to byłby całkiem niegłupi pomysł. Dobra. No bo wtedy wiadomo, poziom trudności się by zmniejszał i siłą rzeczy byłaby szansa, no, cały dom opędzlować, tak? No bo tutaj inaczej chyba ta gra polega na pędzlowaniu domu. Tak, tutaj możemy to zrobić, a i tak muszę tutaj wejść, czy tego chcę, czy nie chcę. Ciekaw jestem, no właśnie, tutaj z tej drabiny nie wskoczę, ale tutaj przeskoczę. Dobra, już myślałem, że coś jest nie halo, ale na szczęście gra jest zrobiona bardzo precyzyjnie. Tak, tutaj, aj, nie odwróciłem się, już mnie zjadło. Ok, czyli wszystkie pokoje pokazałem, jak wyglądają, więc można zacząć zabawę od samego początku. Więc cóż, nie będę przedłużał. Gra jest świetna. Polecam zabawę. I do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C16.